Marcel i Beata z Oławy biorą udział w terapeutycznych warsztatach dla par. Mają nadzieję, że to pomoże im się lepiej porozumieć. To ja narysowałam, myślę, że zdrową relację, bo każdy ma swoją przestrzeń. I tutaj faktycznie jest gdzieś pomiędzy dziecko. O, to bym tutaj dorysowała Sandrę. Dziecko nas mega łączy, no. Co byście powiedzieli o takiej relacji, którą oni tu narysowali? Mi się wydaje, że to jest tak jakby sporo takiej separacji. W sensie mam wrażenie, że na przykład my z Maxem więcej mamy takich czynników łączących nas. Wygląda to trochę tak, że oni obydwoje, każdy wiedzie swoje życie i to jest trochę tak, że to jest chłopak i dziewczyna i oni obydwoje są po prostu niedojrzały do roli, która przyszło im mieć, czyli do roli rodziców. Dla mnie to jest to dziecko, które całe szczęście, że się pojawiło, bo tak byście nie mieli nic ze sobą wspólnego. Nie stykacie się, nie ma żadnej części wspólnej. Ja zgadzam się z jej zdaniem. Ja uważam, że każdy powinien mieć swoją przestrzeń. Pewnie ma przykre życie i po prostu zazdrości innym, że żyją tak, jak chcą. A teraz będziecie tańczyć w swoich parach, ale jedna z osób w parze będzie miała zawiązane oczy i sprawdza, co się z nią dzieje. Co czuje? Co czuje? Czy ja mam fan, czy ja mam zabawę, czy ja się boję, nie? Czy ja mu ufam, jak mu ufam? Co ci to daje, jak prowadzisz? To, że mogę komuś dać na przykład też poczucie bezpieczeństwa. Super. Przepraszam. Aneta, podzielisz się z nami, co się wydarzyło takiego? Że szczęście. Że po prostu mam Sławka. To był dotyk? To było to? Wszystko. Wszystko. Czyli poczułaś się jaka? Bezpieczna. Widzisz, co jej dajesz? Fajne, mnie takie coś też wzrusza. No, to jest fajne. Ja jestem ogólnie taki bardzo emocjonalny. Mimo tego, czy potrafię dowalić, bo ja potrafię, naprawdę potrafię z głupoty tak dowalić. Jak już mamy gdzieś tam już intymnie jesteśmy i nie kłócimy się, to jestem taki wylewny, oczekuję. Mówię na częstego, kocham cię. Taki misio. A na przykład Beata jest taka zimna. Oczekuję, wiesz, takiej bliskości. O to mi chodzi. O to, że na przykład mam smutny dzień, przyjdzie, zapyta, kocham cię, czemu jesteś smutny, porozmawia ze mną, przytuli. I tak samo jak widzę, że ktoś jest. O to mi chodzi. Zajebiście. I teraz powiedziałeś, ale ja cię rozumiem. Teraz powiedziałeś prawdę z serducha.